Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Moim gościem jest dzisiaj Oskar Pukis. Cześć, witajcie, hej. Oskar prowadzi agencję nieruchomości, która specjalizuje się w wynajmie powierzchni biurowych. Tak. I pracuje w Warszawie, właśnie go odebrałem z jego biura. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat właśnie rynku komercyjnego, głównie powierzchni biurowej i na temat biznesu tego biurowego, tak? Nieruchomości biurowej. Mhm. Może coś powiedz o sobie jeszcze, jakby czym się zajmujesz tak zawodowo. Słuchaj, prowadzę agencję nieruchomości komercyjnych. Tak jak powiedziałeś sam, głównie specjalizujemy się w wynajmie powierzchni biurowych w Warszawie. Działamy tu na rynku warszawskim. Nie zajmujemy się nawet na tym etapie jeszcze lokalami usługowymi, użytkowymi, magazynami trochę. Ten rynek okazało się, że jest tak ogromny, tak być może ludzie wiedzą, nie wiedzą, no i mamy 5 milionów metrów kwadratowych powierzchni biurowej w Warszawie dostępnej, więc jest to, no jest generalnie, towaru mamy dużo, tak mówiąc brzydko. Jest czym obracać. Tak, więc ja sam musiałem zweryfikować troszeczkę jakby swoją strategię i okazało się, że musiałem się najpierw mocno sfokusować na powierzchniach biurowych, żeby w pełni opanować po prostu tą działkę. Czyli jesteś zwolennikiem tego, że nie da się być ekspertem w każdej branży. Dokładnie. Znaczy w sensie nawet w każdym dziale jednej branży. Dokładnie. Wiesz, ja już nawet nie będę mówił o tym, że no, te nieruchomości komercyjne jakby same z siebie wymagają większej wiedzy, zaangażowania, doświadczenia, prawda? Więc tu już nawet nie chodzi o samą specjalizację. Żeby zrobić tą specjalizację, jakby trzeba więcej mieć wiedzy, więcej doświadczenia i więcej czasu w związku z tym to zajmie. Okej. Bo wiesz co, ja na przykład prowadziłem wiele lat agencję, która się specjalizuje w mieszkaniówce. To jest jakby bardzo podobny biznes z punktu widzenia modelu biznesowego, ale z punktu widzenia jakby obsługi klienta i codziennej pracy to jest całkowicie, są dwa światy. My dzisiaj wiesz, w agencji rozmawialiśmy jak docierać do osoby decyzyjnej, jak zrozumieć i dowiedzieć się, jakie są kluczowe czynniki, na podstawie których wiesz, podejmie w ogóle decyzję. Czy my w ogóle tą informację mamy? To jest wiesz, w ogóle wiesz, duży problem. Zbudować relacje z takimi osobami, które są niedostępne kompletnie. Często pewnie jest tak, że oni mówią, że chcą, oglądają, a później cisza, tak? Może też tak być. I to jest zdecydowanie dlatego trudniejsze zadanie, tak? No to wiesz, to nie jest tak, pracownicy chodzą z moimi agentami, oglądają, potem dają raport na biurko do prezesa. A naszym zadaniem jest dowiedzieć się, co w głowie tego prezesa jest, a nie tego pracownika. Tak, z którym nie macie kontaktu często, tak? Dokładnie. On jest wiesz, oczywiście są sposoby, żeby to zrobić, tylko widzisz, znowu przetrwają ci, czy też pójdą do przodu ci, którzy będą mieli wiedzę, jak to zrobić i będą chcieli to zrobić. Chciałem cię podpytać, jak w ogóle wygląda praca w takiej agencji u ciebie, czyli jak twoi agenci, czy twoi doradcy, co oni robią, jak wygląda ich dzień pracy. No w sensie, nie wiem, może ktoś, kto byłby zainteresowany taką pracą, z czym się musi to wiązać? Znaczy ta praca rzeczywiście różni się od pracy agenta nieruchomości mieszkaniowych. Agent nieruchomości mieszkaniowych zawsze musi pojechać zobaczyć dom, zawsze musi zobaczyć mieszkanie, zrobić zdjęcia. Przynajmniej w teorii wiemy, jak jest, wiesz, jak jest w praktyce. U nas jest tak samo, ale wiesz, jest też tak, że my pracujemy na tak zwanych property particularsach dotyczących budynków biurowych w Warszawie. I tu jest już troszeczkę inaczej. My jesteśmy w kontakcie z funduszami nieruchomościowymi, które są właścicielami takich budynków, jak tu na przykład Warsaw Financial Center, czy też, nie wiem, Spectrum Tower, whatever. I dostajemy pełne aktualizacje, pełne informacje, co się zwalnia, co nie. Oczywiście naszym obowiązkiem jest, wiesz, z nimi się kontaktować. Czyli mamy całe spektrum wszystkich powierzchni biurowych w Warszawie. I naszym zadaniem już jest, wiesz, jesteśmy gdzieś, nie mówię, że wyżej, ale jesteśmy gdzieś dalej. Zadaniem moich agentów, mojej funkcji jest świadczenie usługi bardziej brokerskiej i bardziej konsultingowo-doradczej. To znaczy, tu nie chodzi tylko o to, żeby, wiesz, pokazać mieszkanie na przykład, tak, czy dom jest ładny, hej, tutaj mamy piękne ściany, tu mamy, nie wiem, piękny balkon, czy wiesz, ogródek. No tutaj już bardziej chodzi o wynik finansowy. Osoba decyzyjna, która ma zdecydować o wynajmie powierzchni biurowej, patrzy na Excel, prawda? Więc no tutaj
wyciągamy zupełnie inne rzeczy, nie cechy i funkcje, tylko korzyści, które ta osoba będzie miała lub utraci je, jeżeli nie zmieni tej powierzchni, lub wybierze złą. I po prostu uwidaczniacie taką sprawę. I teraz, tylko że płatnikiem za Wasze usługi jest właśnie taki fundusz, ale świadczycie te usługi doradcze i konsultingowe nie dla funduszy, bo oni Was nie potrzebują, oni mają jakby swoich doradcy i też duże doświadczenie. Mhm. Jakby te usługi świadczycie bardziej klientom tym takim popytowym, którzy wynajmują, tak? Tak, tak. To, co też wydaje mi się, nie wiem, czy wyróżnia nas, ale na pewno jest, wydaje mi się, jest inne niż w większości agencji nieruchomości. Nie jesteśmy taką agencją, wiesz, tutaj tak jest w mieszkaniówce, agent ma 10, 20 czy 50 ofert i po prostu, wiesz, no czeka, aż je gdzieś wynajmie czy sprzeda. My mamy wszystko. Zadaniem mojej agencji jest posiadać wszystko, co jest biurem w Warszawie. Czyli tak? Agregujecie wszystkie oferty po to, tak, żeby klient, który się do Was zgłosi, później miał najszerszy wybór i mógł skorzystać z Waszego doradztwa, tak? Jeżeli klient trafia do mnie, to ma... Zadaniem agenta jest mu przedstawić wszystkie oferty, jakie są dostępne w kryteriach, które podał. Okay. Nie może być tak, że ten klient sam sobie znajdzie jedną ofertę z 50, które mu je przedstawimy. Bo w zasadzie ten proces jest stratą czasu. Proces pracy mojego agenta. Idziemy tam. No i tyle jazdy. Tyle naszego. Co, dobrze, że w centrum to robimy, tak, w takim razie, tak, wiesz, bo chyba bym nie wrócił z tego, z tym przejażdżą. Więcej pierdzenia niż jazdy. Tak, dokładnie. A powiedz mi, jak można takim agentem się stać? Kto się do tego nadaje? W sensie, jak zostać takim agentem? Na pewno to powinien być ekstrawertyk. Mhm. To powinna być, wiesz, generalnie jest to sprzedaż, nie? Mhm. Tak naprawdę my wszyscy pracujemy w sprzedaży, a przy okazji są nieruchomości. Tak. Ja bym w ten sposób przewrotnie to powiedział, tak? No, pewnie ty się ze mną zgodzisz, wszędzie tak jest. I to już nie zależy, czy mieszkaniówka, czy biurówka. Tylko pytanie jest takie do ciebie, bo to jest praca bardzo często z klientami biznesowymi. Tak. Czy uważasz, że... Bo czasami na mieszkaniówce bardzo fajnie się rodzą takie gwiazdy, które po prostu młodzi ludzie, którzy nawet nie mają doświadczenia w ogóle w sprzedaży, w biznesie, jasne, bardzo fajną karierę robią i jakby zarabiają dobre pieniądze w mieszkaniach, bo stosunkowo się łatwo tego produktu nauczyć, prawda? Jasne. Klient jest jakby konsumentem, więc jakby też nie trzeba mieć jakiegoś obycia w biznesie. Mhm. Czy ty uważasz, że być takim agentem... Wydaje mi się, w którą stronę zbierzasz. Wydaje mi się, że wiesz, wiem, o co chodzi, że takie trochę bycie gwiazdorem, takim ekstrawertykiem w mieszkaniówce może nie będzie decydujące, ale będzie miało ogromne znaczenie, prawda? Zwłaszcza na przykład przy prezentacjach nieruchomości. No tutaj już jest trochę inaczej. Tutaj jednak ci klienci doceniają, wiesz, tą wartość, którą wnosimy, właśnie wracając do tego, co powiedziałem, czyli korzyści. Czyli dzisiaj pokazujemy jakąś nieruchomość, jakieś puste biuro, wiesz, które jest szare, tam nie ma nic specjalnie ciekawego, prawda? Dopiero potem my musimy wyciągnąć korzyści w formie tabeli, porównać, jakie będą koszty. To są, wiesz, kontrakty na 3-5 lat zamknięte, umowy oznaczone, których nie można wypowiedzieć, które są, wiesz, obwarowane różnymi karami, więc rzeczywiście no, nad tym się trzeba bardzo poważnie zastanowić, zanim się podpisze taką umowę najmu. Jasne. I to jest jakby praca też z dużo większą ekspertyzą, tak, niż w przypadku... Tak, chociaż widzisz, jeżeli możemy mówić o takim wyższym levelu, te skillsy takie komunikacyjne, miękkie, sprzedażowe, to już jest oczywiste. Mhm. Ale tu po prostu musimy już dodać te skillsy takie, wiesz, konsultingowo-doradcze. Mhm. Nie możemy się tylko zatrzymać na tym, że hej, tu jest fajnie, świetna lokalizacja, ładne mieszkanie, pójdzie, ładne biuro. Tak, pójdzie, bierze to, tak. Nie. No, bo jakby na rynku mieszkaniowym jest jednak tak, że jednak te umiejętności takie interpersonalne są jakby decydujące. Tak. Bo to jak nie wiesz, to dopytasz naprawdę kogoś w firmie albo jaki problem będziesz miał, to rozwiążesz. Jasne. A tutaj jak nie pokażesz na odpowiednim poziomie obsługi, to po prostu nie domkniesz deala. Tak, tak. I tyle. I jak... No sam masz doświadczenie, tak? Tak. Prowadziłeś agencję nieruchomości. Tak. Mhm. Trochę właśnie trochę inaczej zjechać. Zresztą powiem Ci, że jeszcze jest... Moim zdaniem różnica, wiesz, w podejściu do pracy agenta, wiesz, samodzielnej pracy i pracy zespołowej. Ja się specjalnie nigdy nie kierowałem, nie przejmowałem tym, jak ludzie pracują w innych agencjach. Zazwyczaj w agencjach mieszkaniowych jest tak, że jednak każdy gdzieś tam sam pracuje, jest niezależny. Ja bardzo mocno stawiam na pracę zespołową i to nie jest jakiś, wiesz, tam taki frazes, wiesz, frazes, tylko rzeczywiście byłeś u mnie w biurze, tak? Stoją komputery stacjonarne, nie ma laptopów, ludzie przychodzą i razem pracują, dlatego że pracujemy na tych samych tematach i oni muszą się wymieniać tymi informacjami. Nie byłoby takiej możliwości, żeby każdy sobie pracował gdzieś w domu i jeden, i drugi, trzeci nie wiedzą, co się dzieje. Uh-huh. Okay? Tak.
w ich, tak, tych tematach biurowców, tak? Bo oni też tą informacjami handlują w pewnym sensie, więc muszą po prostu mieć cały czas obrót. Dokładnie, dokładnie. Stawki są, podejrzewam, tutaj jakby u Was jakby analogiczne do wielkości kontraktu, tak? I... Tak, zazwyczaj to są, wiesz, prowizje w wysokości krotności czynszu najmu. Mhm. Więc jeżeli czynsz najmu wynosi 5 tysięcy, no to powiedzmy dostajemy prowizję 5 tysięcy. Jeżeli czynsz wynosi 50 tysięcy, to 50 tysięcy. Czyli mówisz o jednomiesięcznym czynszu, tak? Tak. Albo jeżeli mówimy o biurowcach, no to wtedy mogą być krotności, tak jak powiedziałem, 2-3-krotności. Czasami więcej, jeżeli fundusz ma problem z, wiesz, z wynajmem, jest duży pustostan. Albo jest dobry najemca i na wiele lat tak umowa. Tutaj raczej nie. Po prostu są sztywne, ustalone stawki i raczej aż tak się nie negocjuje, jak na przykład, wiesz, mieszkańcy. Czyli oni mówią, fundusze mówią tak, my Was zatrudnimy, ale na naszych warunkach. Tak, płacimy Wam 3-krotność czynszu, jeżeli przyprowadzicie klienta, który podpisze umowę na 5 lat. Mhm, bez wypowiedzenia, tak. To mają biznesplanie i jakby tak, czyli jeżeli czynsz wynosi 50 tysięcy, to agencja dostaje 150 tysięcy prowizji. Tak, za wynajęcie konkretnego. Dokładnie. Tak. Czyli oni tak naprawdę pasują 1,6, 1,6, czyli swojego przychodu, tak? Jeżeli to będzie jeden czynsz, dobrze mówię? Tak, tak, tak. Jeżeli, no, a jeżeli będzie no 3, no to wtedy płacą 1,20, tak? Tak, dokładnie. Czyli to jest procent 5. To jest też, wiesz, o tyle fajne, że oni w swoich Excelach zawsze mają uwzględnioną prowizję dla agencji. Tak. To jest dla nich naturalne, oczywiste. No bo te fundusze generalnie, oni wiedzą, że bez Was sobie też nie poradzą. Musieliby zatrudniać duży staw, który to wszystko obsłuży, tak, który jest kosztem, tak, a Wam płaci się od efektu, a nie od tego, że jesteście. Dokładnie. I to jest właśnie ta korzyść, że płaci się dużo, ale jest gdzieś efekt. Tak. A tacy pracownicy, którzy by byli być może źle zarządzani w takim funduszu, bo zależy to często od tego menadżera, to przejedliby te pieniądze moment. No dokładnie, wiesz, są ludzie, którzy pracują w funduszach, ale są to osoby raczej, wiesz, po prostu do zarządzania bardziej biurem, gdzieś tam już podpisania tych umów najmu, ale to są pracownicy, którzy są na pensjach. Sam przecież wiesz, że ludzie, którzy są na pensjach, nie mają aż takiego, wiesz, ciśnienia, tak? Tak jak agenci właśnie, no tego są agenci. Ja mam prowizję i dopiero ją dostanę do momencie, kiedy, wiesz, zamknę temat, tak? To co, zahaczamy jeszcze o te social media? Słuchaj, no wiesz, ze mną to możesz o tym rozmawiać, wiesz, godzinami. Dzień i noc. Tak, tylko nie mówię, że się poznaliśmy, w sensie, gdzie ostatnio byliśmy. A, dobra, to już rozpowiedziałem i starczy, okej, okay, chcesz się tego obawiać trochę. Śmieję się, wiesz, bo to wiesz, w kraju to wszystko jest możliwe. Okej. Słuchaj, może sobie może ja Ci zadam jeszcze pytanie, wracając do komercji, no bo jesteś deweloperem na ten moment. No sam kiedyś powiedziałeś, że na tą chwilę nie widzisz też sensu wychodzenia poza Lublin, tak? Żeby mieć to pod kontrolą, a Ty nie myślałeś o tym, żeby spróbować może tam w Lublinie budowania jakiegoś małego budynku biurowego? Nie znam tego rynku, więc... No właśnie, ja na tyle, co ja go znam, to jak czytam raporty i statystyki, to Lublin, jeżeli chodzi o biurówkę tylko i wyłącznie, to jest jeden z gorszych rynków, z tego względu, że jest chyba 20% pustostanów, tak, a średnie gdzieś tam w Polsce to jest kilka procent. Już tak szczegółowo nie wiem, ale to jest parę procent. Nie? A w Lublin ma 20, bo wystarczy, że jedna gigantyczna, duża czy dwie duże inwestycje powstają. To ja Ci zrobię doradztwo od razu. Okay? I jakby widzę, że jakby jeden taki duży biurowiec, wieżowiec ma duży problem z najemcami, to generalnie on wyczyszcza rynek. Ja już widzę jakby lawinę pustostanów tam, gdzie są teraz kontrakty. Mam kupy, którzy mają biurowce. I teraz widzę, jakby, że to nie jest tak prosto, żeby teraz zapełnić budynek. A ja zauważyłem, że dużą obsesję mam na poziomie mediów społecznościowych. Zauważyłem. W sensie takim, że wiesz, że jakby nie robię tego z przyczyn takich jakby ekonomicznych, tylko bardziej obsesyjnych. Tak jakby wkręciłem się w to bardzo mocno. Nie no, słuchaj, umówmy się, że na tym poziomie nie mógłbyś tego robić, gdybyś nie miał tego fanu, tak? Tak. Takiej ilości, tych wszystkich wideo, gdzieś tam live'ów, tych postów, tego wszystkiego. No nie mógłbyś się do tego zgłosić. Tak, złapać się za kieszeń i wydać pieniądze, żeby to zrobić, to nie jest problem, tak? Jasne. Tylko żeby wyporować energię i zaangażowanie jeszcze w to, no to już trochę ciężej. Dokładnie. Wiesz, dzisiaj już jest coraz więcej niuansów, jeżeli też mam, wiesz, wchodzić w szczegóły. To, co dzisiaj się dzieje, wyprawia w biurowcach, to jest niesamowite, wiesz, no te biura, które dzisiaj się robi, wyglądają jak
wiesz, jak Cafe Nero, jak Coffee Pointy, jak strefy zabaw wręcz, wiesz, więc to naprawdę robi taki efekt wow, że ja się nie dziwię, że ludzie, wiesz, przechodzą do takich miejsc. Wydaje się, że to jest siedziba Google, tak? No tak, dokładnie, więc wiesz, też mi się wydaje, że nawet w takim jednym mieście, gdyby powstał jeden biurowiec, tylko jeden, który coś takiego ma, to jest niesamowity wyróżnik, który ściąga najlepsze firmy z takiego nawet mniejszego miasta. A zgodzisz się ze mną na przykład z taką teorią, że tutaj cena jest ważna, ale na przykład nie możesz grać tylko ceną? Oczywiście, że nie. Czyli popatrz sobie, bo to jest, ten biznes jest intratny, prawda? Jak go dobrze zaprojektujesz i jakby dobrze go masz doświadczenie w tym. Ale na przykład, jeżeli twoją strategią jest to, że niezależnie od tego, co będzie, i tak masz cenę, którą możesz zagrać, to może być katastrofa. Czyli nie wiem, kupujesz stary budynek i mówisz, dobra, zrobię super cenę, wszyscy przejdą. A może się okazać, że nie, że ta cena w ogóle nie jest... Nie, to już dziś nie zadziała. No właśnie, a w mieszkaniówce jest tak, że nawet jeżeli rynek by coś źle działał, jakby się trochę czkawka była na rynku, to tak naprawdę sprawę wiesz dobrze, że popyt mieszkaniowy jest tak duży, że jeżeli zrobisz dobrą cenę, to przejdziesz do innej grupy po prostu i to wchłonie. I tu jest trochę mniejsze ryzyko moim zdaniem, że mieszkaniówka jednak jest takim płynniejszym trochę rynkiem i jakby... A to biurowa, to trzeba znaleźć takich dużo niuansów, które ty masz, jakby będąc tam na rynku, prawda? Masz rację, chociaż wiesz, no to, o czym ty mówisz, to już jest rzeczywiście, wydaje mi się, taki bardzo czarny scenariusz, wiesz, jakiś bezsy, tak, że wszystko leci w dół i wszystkie firmy padają, tak, i biurowce jeden po drugim pustoszeją. Wydaje mi się, że wiesz, no w tą stronę jednak w tak czarny scenariusz to my nie zmierzamy. No zresztą zobacz tutaj, co się dzieje, tak? Cały czas budują się nowe budynki, ludzie się dziwią, dlaczego, dla kogo to jest, prawda? Ale masz rację, rzeczywiście, w przypadku problemów łatwiej by było nadal utrzymywać się z tych nieruchomości mieszkaniowych. To jest trochę takie bardziej płynne, można powiedzieć, bardziej, mniej wrażliwe na jakby ruchy rynkowe, prawda? Tak. Tak mi się wydaje. Może jest jakby czasem mniej intratne, bo może stopy zwrotu są trochę wyższe czasami na biurówce, bo się je trochę buduje podobnie pieniądzach, ale wynajmuje często drożej niż mieszkania. Zgadza się. Wiesz, jeszcze powiem ci na chwilę, jeśli mogę wrócić, pytałeś mnie o ten dzień na pracę agenta nieruchomości komercyjnych, czy też w ogóle tą pracę. To, co też jest, wiesz, takie bardzo zauważone z naszej perspektywy, ludzie, którzy szukają nowych powierzchni biurowych dla siebie, czy to pierwszy raz, czy czasami nawet po raz któryś z rzędu, myślą sobie tak, słuchaj, no przecież tych powierzchni w Warszawie jest taka masa, że wiesz, wysyłasz zapytanie, no i wiesz, sprawa jest prosta, prawda? I potem ludzie, którzy zaczynają szukać biura, czy też nawet ludzie, którzy przychodzą pracować tutaj, sami, wiesz, przecierają oczy ze zdumienia, że wiesz, z całych tych setek ogłoszeń okazuje się, że po tych wszystkich prezentacjach zostają ci może 3-2 oferty, które w zasadzie możesz tylko rozpatrzyć. Bo ludziom się wydaje, no co, to powierzchnia biurowa, tak? Wykładzina, wszystko jest puste, ale jak wchodzisz w niuanse, nagle się okazuje, że to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Zresztą wydaje mi się, że to jest po troszeczkę również podobne jak w mieszkaniówce. Jest tam to taka zasada, tak? 100 nieruchomości obejrzyj, tak. 3 na shortlistę, a być może nic nie kupisz. W sensie złóż 10 ofert, tak? I 3 będą rozpatrzone i jedna zostaje ci do zakupu. Dokładnie. No i co, jestem z Danielem dzisiaj. Daniel mnie zaprosił do swojego samochodu. I rozmawiamy na temat pracy w agencjach nieruchomości. Tak. Z czym to się je w ogóle? Rozmawiamy o specyfice, dzisiaj Daniel mnie przepytał, specyfice prowadzenia agencji nieruchomości komercyjnych. Nagrywasz. A teraz Instagrama zrobiłem z tego, bo trzeba trzymać, wiesz. Spoko, powiem ci, że ciekawe dla mnie jest to, bo jakby ja też pytam to, co mnie interesuje. No jest to wiesz, taki, nie powiem, że może zamknięty światek trochę, czy środowisko, może coś z tego jest, ale rzeczywiście wydaje mi się, że trochę się to, czy nawet, no zaryzykuję, mocno odróżnia od tego pośrednictwa, wiesz, w innych sektorach. Na mieszkaniówce to jest po prostu, wiesz, jedna wielka wojna, i może wojna nie, ale taka jakby sieka trochę, wiesz, trochę jakby jest dużo takich może praktyk, powiedziałbym,
jest dużo prowizorki, jest jakby to, wiesz, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, wiesz, jest dużo ganiania, mnóstwo amatorstwa. Ale to powiem ci, że świetnie, że to poruszasz. Nie wiem jak, czy ty masz tak jako właściciel... Ja to mówię trochę innym akcentem, żeby można to wyciąć, nie? Ale już tak jakby mówię to tobie teraz, że jest po prostu... A ja myślę, że warto też o tym powiedzieć, wiesz, bo nie wiem, czy ty też tak masz jako właściciel w ogóle biznesu generalnie. Ja na przykład mam tak, że ja codziennie się zastanawiam, co może mnie wysadzić, wiesz, z biznesu. To nie jest oczywiście popadanie w jakąś paranoję, tylko zauważanie, wiesz, ewentualnych zagrożeń, które przychodzą z rynku. Dobra, jeszcze jeden dubel. Jestem dzisiaj z Danielem, jedziemy jego fajnym samochodem, tak? Zaprosił mnie na rozmowę, o czym rozmawialiśmy? Daniel? Rozmawiamy o pracy agencji nieruchomości, zarówno mieszkaniowej, jak i komercyjnej. Dokładnie. Można się dowiedzieć trochę rzeczy od kuchni, jak wygląda praca agentów. Jedziemy samochodem, za nami jedzie, słuchajcie, ekipa telewizyjna. Tu jak widać są kamery, tutaj też. No i my sobie siedzimy w aucie, rozmawiamy, potem będzie nagranie. Myślę, że no, pewnych rzeczy się nie da zastąpić. Może on się trochę ograniczy, tak, przetrwają najlepsi, ale są takie zawody. Dlatego wiesz, mówię, tak, że pokazywacze nie będą już mieli, wiesz, ocimetu, prawda? Nie, w sensie dlatego ja mówię, że wiesz, musimy konsultować, tak, doradzać, porównywać, pokazywać, wiesz, to, że pokazują nieruchomości, to już jest za mało zdecydowanie dzisiaj. My musimy zaspokajać potrzeby po prostu i te potrzeby się mogą zmieniać po prostu z czasem. Dokładnie. A powiedz mi, jak wygląda jakby praca twojej agencji versus praca tych agencji sieciowych, które są jakby na modelu amerykańskim bardzo często? Słuchaj, powiem szczerze, że wiesz, nie wiem do końca, bo ja nigdy nie pracowałem w takiej agencji mieszkaniowej. Przychodzili do mnie ludzie na rekrutację. Mówię bardziej o agencji sieciowej, komercyjnej. A, jak one pracują, tak? Znaczy na pewno różnice są takie, że wiesz, pracownicy, którzy tam przychodzą, odczuwają je jako, wiesz, takie bardzo zesztywniałe korpo, w którym nie ma przede wszystkim decyzyjności i elastyczność to już w ogóle, wiesz, gdzieś tam zapomnij, to w ogóle nie istnieje, ale nie ma decyzyjności. Przychodzi do mnie dziewczyna z takiej firmy na rozmowę o pracę, mówi, że ona chciała iść na kurs języka angielskiego i decyzję na ten temat podejmowali przez miesiąc, musiała ona zapaść gdzieś w Londynie i tak dalej. Mówiła, że wiesz, no dostawała białe gorączki, wiesz, że każda najmniejsza rzecz, tak, już nie wspomnę o obsłudze klienta. To, co mnie odróżnia, naszą agencję od tych dużych, one zdecydowanie mają przewagę, umówmy się, ale to, co nas odróżnia przede wszystkim, to jest szybkość działania, tak? Szybkość reakcji, obsługa klienta. To na pewno. A to nie jest też tak, że one mają te często wyłączność na komercjalizację pewnych budynków? Oczywiście. I... No wiesz, jeżeli przychodzisz z zagranicy, jesteś wielkim graczem, to już z racji samego tego masz, tak, dostajesz wyłączności. Jesteś brandem, brand działa. Przychodzi fundusz, który działa z tym brandem za granicą i on mówi, ja chcę, żeby ta sama agencja obsługiwała mnie w Polsce. Oczywiście, są tak zwane mandaty, wiesz. Tak, że firma z Ameryki szuka biura i od razu w Ameryce idzie do agencji amerykańskiej. Oskar, dziękuję Ci w takim razie za dzisiejszy odcinek. Spoko. Myślę, że to, co o Ci mówiliśmy, będzie wartościowe dla tych osób, które się interesują w ogóle rynkiem biurowców. Także dzięki, piona. Spoko, dzięki. Trzymaj się, cześć. Na razie. Okay. A w przypadku... A jak Ty sobie tak przegadzamy z tym stresem? Radzisz, że na kredytach dużo lewarujesz? Ja nie mam z tym w ogóle problemu. Tak? Ja się bardziej stresuję, że wideo nie zażre. Dobry jest to, żołnierz. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał.